Cześć! Sinciao! To Mario i Ola, czyli Mariola w podróży. Przychodzimy dzisiaj do Was z Waszymi pytaniami, a właściwie na Wasze pytania będziemy udzielić odpowiedzi. Jesteśmy w delcie Mekongu, widzicie jak pięknie zielono i jest w miarę cicho, więc jedziemy z koksem. Wykorzystujemy ten fakt, tak jest. Edita i IRL. Cieszę się, że Twoje Ola zdrówko oki. Kochani, czy orientujecie się, jak to jest długoterminowym wypożyczeniem motorów, skuterów? Lecimy do Tajlandii w piątkę. Ja, mój chłop, troje dzieci, więc rowery odpadają. Będziemy podróżować 3 miesiące przez Laos, Kambodżę, Wietnam. Powrót do Irlandii będzie na pewno z Tajlandii. Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam Was serdecznie i do rychłego zobaczenia. Również bardzo pozdrawiamy, dziękujemy za miły komentarz. Zdrówko, ok. A teraz do rzeczy, skutery, motory. Ja mogę zacząć od konkretów, bo wypożyczaliśmy między innymi właśnie motory w Tajlandii na długi czas. W Tajlandii i w Kambodży. Jak masz pieniądze, nie ma problemu. Począwszy od kilkunastu złotych na dzień do kilkudziesięciu. Zależy od tego, jaki, To jest motor, w jakim stanie, właśnie jaki duży, jaki ma silnik i tak dalej. Także nie ma problemu, możesz podróżować. Jedyny kłopot, jaki widzę, to taki, że jeśli chcesz jechać przez Tajlandię do Kambodży i do Wietnamu, to z tego, co wiem, to nie będziesz mogła przekroczyć granicy. I dopiero w kolejnym kraju będzie można wypożyczyć następny motor. To znaczy tak, mieliśmy spotkanie z ludźmi, którzy podróżowali na motorze, przekraczali granicę z Wietnamu do Laosu. I w Laosie nie pozwolili im jechać na tych motorach. Musieli na szybko sprzedać te motory, bo oni je, to mieli na własność. Sprzedawali te, które kupili w Wietnamie i zaraz kupowali w Laosie. Z tym też nie ma problemu, więc myślę, czy to nie byłby sensowny pomysł, po prostu kupić ten motor. Je na ewentualne takie wypadki właśnie je sprzedawać. Natomiast poza tym, no to wiesz, z jednym takim człowiekiem, właśnie nie, to była para, się spotkaliśmy i coś takiego nam powiedzieli, a tak poza tym nic nie wiemy, nie? No ale też nie widzieliśmy takich podróżników, którzy by jechali motorem przez kilka krajów. No nie, Lesz przecież, nomada Zaurusi też na motorach podróżowali, oni nie mieli problemu z kolei. Więc trzeba sprawdzić. Prawdopodobnie to wszystko zależy od tego, na jakiego celnika trafisz. Mhm. O, a propos psów, zaraz znajdę to pytanie. Czy te psy, które na nas tak szczekają... Tak? W jaki sposób radzicie sobie z widocznymi na niektórych vlogach psami, które warczą i szczerzą na Was pły? Nie ganiają za rowerami? Piękne przygody pokazujecie. Pozdrawiam. To napisała Sabrisia. Dzięki bardzo, również Ciebie serdecznie pozdrawiamy. A z psami, no już taka odporność tam się chyba wytworzyła. Mariusz miał taką odporność od początku. Po prostu nie reagujemy na psy i z reguły nic tam nie robią. One coś sobie poszczekają, podbiegną do roweru, ale potem już jest... Pozwól, że opowiem historię, bo to jest bardzo ciekawe. Ja od młodych lat miałem psa, więc z psami jestem Zapan brat, Kynologia to moje drugie imię. Natomiast Ola to jest taka, przynajmniej była, strajdupa, jeśli chodzi o psiaki. I pierwsze dni, tygodnie w Tajlandii, kiedy podróżowaliśmy rowerem i psy właśnie, no wiecie, szczekały, robiły dużo hałasu, wyglądały w ten sposób, że no, Ola się zastanawiała. No bałam się po prostu, byłam obsrana, innymi słowy, zaczęłam szukać jakichś... Co tu zrobić, żeby te psiaki... I tak, na początku była złość, więc może kija. Gaz pieprzowy, i kijem, kija, albo właśnie ten gaz. Perfumy do pryskania im po... W pewnym momencie było przełamanie i Ola mówi, wiem. Może w dobrą stronę pójdę, kupię wezmę kiełbasę. Kiełbaski, będę im rzucać kiełbaski. No ale tak w końcu, suma summarum, kiełbasek nie znalazła, kija też nie, ani gazu pieprzowego i z każdym kolejnym tygodniem odporność się włączyła. Dokładnie, przyzwyczaiłam się. Benji, którego spotkaliśmy w Tajlandii, jeździł na rowerze Francuz, miał ze sobą bambusową tyczkę i w ten sposób odganiał od siebie psy. No dobrze, Mrs. Gosik, relacja z kierownicy super, pomysł. Dzięki, też nam się podoba. Pytanko, czy dbacie o skórę i smarujecie się filtrem? Pozdrawiam. Również pozdrawiamy. Odpowiadając na Twoje pytanie, tak, stosujemy kremy z filtrem. Używamy 50. Myślę, że powinniśmy aplikować je częściej, ale po prostu technicznie jakoś
nie dajemy rady. No tak realnie aplikujemy je tylko z rana, a czasami jest tak, że jak cały dzień jedziemy w słońcu, to właściwości tego kremu się kończą i czujemy, że jesteśmy po prostu przypaleni pod koniec dnia. O, bananki. Sergiusz Kozłowski. Sinciao. Trochę zdziwiło mnie, że nie mieliście przy sobie paracetamolu. W związku z tym pytanie, jaki jest skład waszej apteczki podróżnej? Pozdrawiam, życzę jak najmniej szpitalnych przygód. Dziękujemy również, pozdrawiamy. Sergiusz, nasza apteczka, szczerze mówiąc, uległa olbrzymiemu skurczeniu. W ogóle pytacie, co tam mieliśmy w tej apteczce, że jesteśmy nieodpowiedzialni, że paracetamolu nie mieliśmy i takie różne pierdy. Więc słuchajcie, my podróżujemy już jakiś czas. Na pierwszą wyprawę mieliśmy apteczkę załadowaną. No, połowa naszych plecaków to była apteczka. No dokładnie, bo mieliśmy leki na jakby wszelkie spektra, jakby coś nam się działo ze zdrowiem, to byliśmy zabezpieczeni. Wydaliśmy na to sporo siana, z tego co pamiętam, ale to nieistotne. I ta apteczka z nami jeździła, była dla nas po prostu balastem. I w zasadzie... Powiedz, z czego skorzystaliśmy? Może? Skorzystaliśmy tylko z węgla. I to nas nauczyło, o te leki się tak z wyprawy na wyprawę przeterminowywały. Więc to nas nauczyło tego, że nie korzystamy z leków. Jedyne co nam się dzieje w podróży to problemy żołądkowe, więc tylko węgiel nam zdaje egzamin u nas. Może wyprzedzimy panią. Wyprzedzamy panią. Ciao. I tak to się stało, że ta apteczka nam się tak wykruszała. Zostało nam parę leków. Nawet nie pamiętam jak. Ja może to powiem w skrócie. Nie tłumacząc się za dużo, uznajemy, że taka ilość leków, którą w tej chwili posiadamy, jest wystarczająca. Prawda jest taka, że tu wszystko można dostać, albo prawie wszystko, to co potrzebujemy. Zresztą najlepszym przykładem jest fakt tego, co widzieliście na filmach, a kto nie widział, to zapraszam na perypetie szpitalne. Także reasumując, w tym momencie w naszej apteczce jest węgiel, jest smekta, mamy antybiotyk, augmentin i to, i coś mamy też na jakiś aerozol do nosa na wypadek kataru i to wszystko. Cieszę się kochani, że wszystko skończyło się dobrze. Agnieszka Perżanka Mazurowska, sorry. Patrząc na Olę, serce mi się kraja. Oby takie historie już was więcej nie spotkały. Pozdrawiam serdecznie i dużo zdrowia życzę. No i oczywiście muszę spytać, czy rzeczywiście jesteście już po ślubie? To nie jesteśmy po ślubie. Domyślam się, że dlatego pytacie, bo... Ale czadowo to wygląda teraz. Bo... Odwrócę kamerę na przód. Jak jesteśmy w jakichś takich biurach, oficjalnych miejscach, albo ludzie się nas pytają, no to my mówimy, że jesteśmy mężem i żoną. Uznajemy, że tak jest po prostu łatwiej. Znaczy szczególnie w takich sytuacjach, nazwijmy to, zagrożenia. No, nikt nie będzie dla koleżanki czy kolegi, nie wiem, wpuszczał, nie wpuszczał. A tak, mąż, żona, nie ma dyskusji, nie ma problemu. Między innymi też dlatego ja nie miałem żadnego kłopotu, żeby z Olą tam w tym szpitalu przebywać. Dobra. Wanderlust, Michał w butach przez świat. Myślałam, że to jakaś jedynie chwilowa, jednodniowa niedyspozycja, a z tego zrobiła się całkiem poważna sprawa. Oglądając, ogromnie mi było żal, Olu, że musiałaś przez to przechodzić. Więc tym bardziej się cieszę, że masz to wszystko za sobą. Życzę, żeby wam się już coś takiego nie przytrafiło. Jak wrażenie ze szpitala w sensie standardu, opieki i sprzętu medycznego? Kwestia sterylności tego wenflonu, który Ola miała w żyle. I czy zauważyliście jakąś różnicę w traktowaniu, w porównaniu z lokalsami? Serdecznie pozdrawiam. Michał, dziękujemy, również ciebie bardzo pozdrawiamy. Tak jak już wiecie, ze zdrowiem jest okej. Okay. Spoko wodza. Ja bym chciał na to odpowiedzieć trochę wymijająco. No. Mianowicie, kontynuujcie oglądanie, ponieważ jeszcze... Zobaczycie, co tam będzie. No, jeszcze będzie trochę więcej szczegółów na temat szpitala i myślę, że większość na tych pytań, które tutaj zostały zadane, będzie odpowiedziane. Ja mogę powiedzieć, że nie zauważyłem, żebyśmy byli jakoś, nie wiem, specjalnie inaczej traktowani. A ja dodam, że wydaje mi się, że ta opieka lekarska była mi udzielona ekspresowo. Nie czekaliśmy jakoś, nie wiem, długo w kolejce, bo ktoś był przed nami. Po prostu od razu na łóżko i po chwili zaraz pojawiali się lekarze i tam rozmawiali z nami.
ale reszta, tak jak Mariusz powiedział, będzie we vlogu. Jeszcze perypetie ze szpitalem się nie skończyły. W kolejnych vlogach. Kursa napisał: grypa, maseczki na twarz. Może należy po przyjeździe do Polski iść do lekarza i powiedzieć, że się przybyło podejrzaną chorobę w Azji. Tak, oczywiście, jak najbardziej. To wiecie, dla nas jednak mimo wszystko zdrowie jest bardzo ważne i my o to dbamy, robimy regularne badania i jak przyjeżdżamy z Azji, to też idziemy robić właśnie badania... No przynajmniej podstawowe badania krwi, badania moczu, badania... Kupa, czy nie ma żadnych... Kału. Badanie stolczyka, czy nie ma jakichś robali, więc tak, zdecydowanie jak wrócimy do Polski, oczywiście pójdziemy się zbadać. Marcin Pawłowski. Tyle jesteście w Wietnamie, a jeszcze nie widziałem, żebyście zamawiali NEN. Marcinie, nie wiem, czy to w kolejnym vlogu, czy w następnym, ale tam będziemy jeść rzeczywiście sajgonki. I ja chciałam jeszcze dopowiedzieć jedną rzecz, bo są takie sajgonki, które na świeżo przygotowywane w Wietnamie, z krewetkami, z kawałkami, właściwie z plasterkami z chabu wieprzowego, są zawijane, no tam makaron, zioła i tak dalej. Szczerze mówiąc, lubię te sajgonki, ale nie jest to mój faworyt. I tak oto wczoraj, więc ten vlog będzie jeszcze za spory czas. Wczoraj jedliśmy sajgonki zajebiste, bo mieliśmy mięso mielone na szpadkach grillowane i do tego pani nam dała różne dodatki, jarzyny, właśnie też makaron, sos. I sobie sami zawijaliśmy. O Boże, jakie to było boskie. Także... Zatem oglądaj nas uważnie. Wszystko będzie. I za kilkanaście vlogów pojawi się właśnie ten. Andrzej, nie powiem. Dziwię się, jako doświadczeni podróżnicy jesteście tak nieodpowiedzialni. Nie macie nawet żadnych tabletek przeciwbólowych. Macie jakieś ubezpieczenia? Co jakbyście dostali rachunek ze szpitala na 2000 zł? Nie powiem. A tak poważnie, tak, mamy ubezpieczenie. Nie mieliśmy leków przeciwbólowych. I wiesz co, Andrzej, to jest trochę tak, że nie sztuka mieć wszystko, bo i tak nigdy nie będzie taka sytuacja, że będziesz przygotowany na wszelkie ewentualności. Po prostu nie ma takiej opcji. Myślę, że w tym wszystkim najważniejsza jest umiejętność radzenia sobie w danej sytuacji. I jak widzisz na filmie, w jakiś sposób sobie poradziliśmy. Czy super, czy nie super, nie mniej już to oceniać. Zachęcam do kontynuowania i oglądania kolejnych vlogów, bo będzie tam więcej perypetii związanych z tymi tematami, o które pisałeś. A co do tego, co by się stało, jak dostaniemy rachunek 2000? No wiecie, jak jest kłopot ze zdrowiem, to no my tak mamy, że nie ma górnej granicy wydatków. Po prostu najważniejsze jest w tym momencie to, aby być zdrowym, aby się wyleczyć. Chyba, że pisałeś to pod tym kątem, że chcesz nam to zasponsorować. To miło z twojej strony, dzięki. Meszka. 100 tysięcy donga wietnamskiego to 17,64 zł. To tam taka taniocha jest? Tak. Świetnie to zostało policzone, natomiast musisz jeszcze wziąć pod uwagę różnice kursowe, które są, więc jakby być tak super precyzyjnym, to jest gdzieś około 18 zł. Ale tak to czy siak, jest to taniocha. Mariano. Hello. Pytanie Hello. Raczej techniczne. Czy próbowaliście rozmawiać z kimś po drugiej stronie globu przez Messengera? Będąc w Bukit Lawang jakieś 2 tygodnie temu, rozmawiałem z córą w Polsce po Wi-Fi. Jakość połączenia mnie zaskoczyła. Poślizg sygnału jakieś 1-2 sekundy, oczywiście aplikacja na Androida. Według mnie rewelacja. Pozdro, rower, Mariano, Mini, Max, Colano. Nie mówię jak nie jest. Sympatyczny komentarz. Tak, jeśli chodzi o te tematy techniczne, jak najbardziej korzystamy z różnych aplikacji. Między innymi też korzystamy z Messengera. Rozmawiamy z ludźmi z Polski, ze Stanów. Daje radę, bardzo w porządku. Aczkolwiek no bardziej preferuję Skype'a, względu na to, że mogę dzwonić również na telefony stacjonarne i komórkowe. Dobra, teraz mamy Martyś. Możecie podpowiedzieć, gdzie można znaleźć... Wąsko się to zaczyna robić. Aha.
gdzie można znaleźć to miejsce z najlepszą wieprzowiną w Phnom Penh. Za 3 tygodnie będziemy tam i chętnie zjemy obiad, skoro tak zachwalacie. No, czy obiad tam można zjeść, nie jestem pewien. Na pewno można zjeść śniadanie. Śniadanie. Później ta knajpa się zamyka. Po prostu zamyka. Wiesz co, po prostu zrobimy ci teraz w tym momencie screena z Google Maps, w którym to jest miejsce. Albo, tak. Albo udostępnimy współrzędne geograficzne w opisie. Dobra, mamy ostatnie pytanie, długie. Aneta Pirowska, Xin ciao. Mam nadzieję, że Ola już wyzdrowiała i znowu jest pełna energii. Jakie macie wrażenia w kontakcie ze światem medycznym podczas waszej podróży? Czy łatwo jest znaleźć aptekę i jak z dostępnością leków? Może na bieżąco będzie odpowiadać. Czy łatwo jest, czy jakie macie wrażenia w kontakcie ze światem medycznym podczas waszej podróży? Ja no taki uważam... kontakt, no to mamy w zasadzie pierwszy raz. Tak. Wcześniej nie potrzebowaliśmy. Aczkolwiek chyba, że weźmiemy pod uwagę te coś tam z zębami, nie? Były jakieś tematy. Aha. No to ja określam ok. Nie super, nie jakoś rewelacyjnie. W porządku. Później było potem, pytanie... Czy łatwo jest znaleźć aptekę i jak z dostępnością leków? Więc apteki, można powiedzieć, w Wietnamie są na każdym kroku, ale bez kitu, na każdym kroku. Dostępność leków, no to co my potrzebowaliśmy, to nie było z tym problemu. Mamy pytanie o insulinę, to pamiętamy i niebawem pójdziemy do apteki zapytać o tą insulinę. We are looking for insulin. Insulin? Mhm. Don't have? No, tam? Straight and left. Okay, come on. You have insulin? Insulin? Insulin, insulin, mm-hmm. You have? Vậy là không được rồi. Nhưng mà Ventolin, vậy là không. Ventolin, insulin. No? Insulin được. Też nie ma. Metrów dalej kolejna apteka. Idę tu zapytać o insulinę. Xin chào. Insulin? Insulin. Aha. Insulin. No. Okej, okay, come on. No więc niestety, ale z insuliną jest problem. A na pewno jest problem w mniejszych miejscowościach. To nie jest Wiocha, to jest małe miasteczko, ale nie idzie tutaj dostać. Jeszcze co do tych dostępności leków, to ja chciałbym zauważyć, że chyba tutaj ta dostępność jest nawet łatwiejsza, w tym sensie, że jak sobie przypomnę, może się mylę, ale w Polsce chyba jak chcesz kupić antybiotyk, na przykład taki Augmentin, to musisz mieć jakąś receptę czy coś. Natomiast tutaj po prostu wchodzisz do apteki i kupujesz Augmentin. Tak też zrobiliśmy. Mhm. Tak, bo ten nasz się skończył, potrzebowaliśmy więcej. W październiku ubiegłego roku spędziłam kilka dni w Wietnamie. Pamiętam, jak przed wyjazdem namawiano naszą ekipę, żeby zabrać podstawowe leki ze sobą, ponieważ na miejscu może być z nimi problem. Muszę zrobić miejsce, bo jedziemy ochotnie. Nie wiem, o jakich lekach mówisz, więc to wszystko zależy. My nie mieliśmy żadnego kłopotu z dostępnością tych leków, które potrzebowaliśmy. Poza tym koniecznie należało też zabrać zrealizowaną receptę na wykupione leki jako potwierdzenie ich autentyczności. W innym przypadku istniało ryzyko, że w razie kontroli na lotnisku mogły być uznane za narkotyki. W czasie podróży nie zauważyłam wielu aptek po drodze. Jakie są wasze doświadczenia? Dużo zdrowia dla was obojga i szczęśliwej dalszej podróży. Dziękujemy ci, Aneta. Również bardzo pozdrawiamy. Więc no, w zasadzie już odpowiedzieliśmy na to pytanie. Apteki są na każdym kroku. Ty jak ganiałeś za paracetamolem dla mnie, tak? Czy za tą pierwszą opieką? Tak, no ale to była szósta, nie? Więc była szósta rano, te apteki były pozamykane. Więc tak, poza tym... Apteki są, słuchajcie, na każdym kroku i są otwarte. W ogóle są otwarte dość późno, bo zdaje się, że do 21. Będę? Jak chcesz. Okej. To wszystkie pytania od was na ten moment. Patrzaj, odwrócę i powiemy też czas. Ja pierdzielę, chwila mi jak się ciężko odwraca. No. Trzy. A weź bardziej skieruj, bo ja mam wrażenie, że jest tak należąco. O właśnie. Trzy, cztery. Kochani, to wszystkie pytania od was.
Bardzo Wam za nie dziękujemy. Mamy nadzieję, że odpowiedzi Was usatysfakcjonowały. Na kolejne vlogi szpitalne jeszcze poczekajcie chwileczkę. I z tego miejsca mówię Wam pa, ściskamy. Jeśli podobał Wam się film, łapa w górę. Chętnie czekamy na kolejne pytania. Bardzo lubimy na nie odpowiadać. I tyle. Tak, chcemy wiedzieć, co o tym wszystkim myślicie, więc dajcie znać. Tymczasem do następnego. Buzia, pa! Pa.